Nazywa się Dmitrij Bogajewski. Pochodzi z Kazachstanu. Cześć, Dima. Cześć. Siadaj. W Łodzi studiuje dziennikarstwo, a do stypendium dorabia pracując w pizzerii. O swej polskości dowiedział się przypadkowo 7 lat temu. Jego przodkowie to herbowa szlachta spod Warszawy. Prababkę Niemcy osadzili w Auschwitz, tam też zmarła. Pozostał po niej syn Anatol, dziadek Dmitrija, którego Armia Czerwona po wojnie wywiozła w głąb Rosji do Kazachstanu. Tej historii nasz rozmówca do niedawna nie znał, ale kiedy wyszła na jaw, poruszył niebo i ziemię, by zdobyć dokumenty potwierdzające polskość rodziny Bogajewskich. Pisał do Auschwitz, do archiwów niemieckich, radzieckich. Wszystko na nic. Zbawienne okazały się dopiero dokumenty znalezione na Ukrainie, skąd pochodzi żona zmarłego dziadka, a babka Dmitrija. Chciałbym, żebyś mi pomógł w rozmowach z pewnymi ludźmi, jako dziennikarz. Dobrze, nie ma i to ty wtedy byś zadawał pytania. A wiesz, kogo będziemy spotykać? Nie mam pojęcia. Polaków z Kazachstanu. Jesteśmy w Łowiczu. Tu na 16 burmistrz Krzysztof Kaliński zaprosił do ratusza rodziny repatriantów z Kazachstanu. Przyjechali, bo łowiccy radni jednogłośnie podejmowali uchwały o przyjęciu rodaków w poczet mieszkańców miasta. Teraz jest tych rodzin w Łowiczu 13. To imponująca liczba. Trzynaście rodzin repatriowanych z terenów, z głębokich terenów dawnego Związku Radzieckiego. I to wszystko w Łowiczu. Dlaczego pan to robi? Dlatego, że tak trzeba. To jest patriotyczny obowiązek samorządów i w sytuacji koślawej ustawy repatriacyjnej, gdy samorządy mogą sprowadzać polskie rodziny, to powinny to robić. Pozostali w Kazachstanie głównie Polacy, których rodziny ze wschodniej Żytomierszczyzny zostały wywiezione w okresie walki stalinowskiej z kułakami w 1936. Z Kazachstanu. Właśnie tu niektóre jest takie, że ja mogę te miejsca znam, skąd oni pochodzą. Dima też jest z Kazachstanu. Dima, tak. Prawda? Prawda. Skąd pan pochodzi z Kazachstanu? Z Shortendy. Shortendy, sąsiedzi. Koło Akmalej. Astana, ja jestem z Astana. Z Akmalej? Tak, tak. Tak? Tak. No widzisz, ty tu cali bliski. A ja Astana dobrze znam, ja praca mnie taka bywa, że trzeba było często jeździć do stolicy. Ja pracował się kolem Sienkowym z Akmalej, jednego ważnego. Są potomkami właścicieli ziemskich z województwa kijowskiego. Sowiecka propaganda nazywała ich polskimi panami. To była wtedy obelga. Stalin pozbawił ich własności i zesłał do Kazachstanu. Chciał złamać i wynarodowić. Oto rozkułaczeni polscy panowie. Pani przyjechała sama czy z rodziną? Z rodziną, to jest mój syn i moja mama i już. A jak dawno przyjechaliście? A przyjechaliśmy w marcu, 24 marca. Według repatriacji? Tak. Ciężko było zmienić kraj? Było trochę straszno, zadrenerwowani byli, no... Teraz już myślę, że to było nic nie straszne. Czy pani rodzina ma gdzie mieszkać? Tak. Dostaliście mieszkanie? Tak. I jak pani idzie teraz w Polsce? Lepiej niż w Kazachstanie? Bardzo lepiej. Prawda. Prawda. Очень довольна и бардзо ястем, ну, задоволена и счастлива. Счастлива ястем. Так. На певно пан вє, що ми приготовуємо мешкання від А до З.
Czyli od remontu po pastę do zębów, szczoteczkę do zębów i to wszystko, co jest niezbędne, żeby rodzina w momencie, kiedy przyjeżdża, żeby nie musiała robić zakupów. Czyli również lodówka jest zapełniona dla tej rodziny. Także nie, tu jakiś szczególny system naprawdę nie jest potrzebny. I dla kogo jest ten napis? Dla pani Kasi. A dlaczego dla pani Kasi? Nie wiem. Alina chciała. A kto to jest pani Kasia? A ona nas wprowadzała. Mnie odprowadzała pierwszy raz do przedszkola. W każdym odwiedzanym przez nas domu słyszeliśmy o paniach z Urzędu Miasta i o pani Kasi. Z nimi wszędzie jeździłam. Oni przyjechali, oni nie wiedzieli w sklepie, gdzie są ceny, jak to sobie pokazywałam, gdzie są polskie ceny, gdzie można co, jak kupić, supermarket, do szkoły, do przedszkola, wszędzie wozili, wszędzie jeździliśmy razem. Pokażę. Przede wszystkim to musi prezydent, burmistrz, wójt rozumieć sprawę i musi chcieć. I jeżeli chce, to nie jest jakieś wielkie obciążenie dla gminy. Po podjęciu najpierw uchwały przez Radę Miejską, a przecież no, wystarczy przekonać radnych, że to jest właściwy cel, i potrzeba jest taka, i my zawsze mieliśmy jednomyślność przy głosowaniu uchwał o mieszkaniach dla repatriantów, bo trzeba przygotować mieszkanie. Zawsze jednomyślność, mimo że jestem burmistrzem 10 rok i opozycja jest potrzebna, była, jest, będzie i ma prawo do krytyki i głosowania przeciw. To w przypadku tych uchwał repatriacyjnych zawsze jest jednomyślność i zawsze popierają. To dostaliśmy zaproszenie z miasta Łowicz i tylko wiedzieliśmy, że jaki mamy adres i że mieszkanie będziemy mieli 45,25 metrów kwadratowych. Czy Polacy w Kazachstanie mają przyszłość jako naród? Chyba mniej i mniej, bo ożenią się już na przykład z innymi narodowościami i ta kultura i tradycje po trochu, osobiście młodzi ludzie, znika z rodziny. Gwiazda. Gdy pierwsza gwiazda na niebie się zapali, ludzie już niczego nie będą się bali. Jezus mały w szopce leży, anioł powiadamia pasterzy. Za gwiazdą dążą królowie, niech się każdy o tym dowie. Święta msza na cześć małego, wspaniałego Zbawcę mego. I kiedy to napisałaś? W ubiegłym roku. Dlaczego my przyjechaliśmy do Polski? Dlaczego nie zostaliśmy tam? No bo chcemy wychowywać swoich dzieci w tradycjach i kulturze polskiej, bo tak cały czas babcia nas wychowała, no i dziadek, bo wszystkie obchodziliśmy Wielkanoc, wszystko Boże Narodzenie, wszystko w polskich tradycjach. No a tam ludzie, muzułmanie, no, inne mają tradycje, inne zwyczaje, inny język. Ja na przykład, kiedy jechałam w Astanie, kiedy studiowałam, usłyszałam, jak młodzi ludzie rozmawiają w języku polskim w autobusie, to u mnie tutaj serce zapękało coś. Ja bliżej do tych młodych ludzi, żeby po prostu słuchać język polski. My nie mieliśmy takiej możliwości mieć nauczyciela polskiego języka. Yes.
przygotowujemy mieszkanie z umeblowaniem, z wyposażeniem i ta rodzina zostaje przez nas. Tak do tej pory było z Okęcia naszym samochodem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przywożona. Ja witam ich w mieszkaniu, a później pani Kasia Sobieszek właśnie z MOPS-u zajmuje się tymi rodzinami. I pomagamy zapisać dzieci do przedszkola, do szkoły, pomagamy w znalezieniu pracy. Jak pani przyszło do głowy, żeby zmienić kraj? To jeżeli kiedy ja była mała jeszcze, ja chciała do Polski. Ja nie wiem dlaczego, jak to co takiego było ze mną, albo ja chciała, bo wszyscy moi dziadkowie, przez dziadkowie to wszyscy byli Polacy. I to z dzieciństwa to mnie wszyscy mówili, że moje korzenie jest polskie korzenie i że jestem z Polski. I kiedy moi cioci to w dzieciństwie mówili mnie, że jakie my mamy tradycje, co no my jesteśmy Polacy i my musimy mieszkać w Polsce, bo to jest nasza ojczyzna. Pierwsza podstawowa rzecz, jaką musimy zrobić zawsze, to jest uchwała Rady Miejskiej. To w każdym przypadku, czy zapraszamy jedną rodzinę, czy cztery rodziny, to przede wszystkim musi być wola radnych, żeby taką rodzinę zaprosić. Później wypełniamy pewne dokumenty, wysyłamy do Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda przysyła nam porozumienie, podpisujemy i zaczynamy remont mieszkania, wyposażenie mieszkania. Ja mam powiedzieć, że очень tak хорошо с тобой разговариваю. Успокоила бабча. Я не попал тоже язык. Siadajcie. Będę miał... Zdrowa. Cześć. Tak, mamy socjalne mieszkanie od ZGM-u. Mamy wszystko w mieszkaniu, nie mieliśmy żadnych kłopotów z tym, żeby dzieci poszli do szkoły. Od razu, jak przyjechaliśmy, dzieci poszli do szkoły. No i mamy taki bonus. Mamy opiekunkę socjalną, panią Katarzynę, która pomaga nam we wszystkim. Czy pani jest zadowolona z tego powodu, że pani przyjechała do Polski? Bardzo zadowolona. Mnie to podobało się bardzo, ile i siły, bardzo podobało się. Tu kuzynki moje. Jedna w Łowiczu, jedna w Toruniu, kuzynka, a teraz kuzyn od do Warszawy już na drugiej niedzielę przyjedzie. Jeszcze studiuję teraz zaocznie. Kończyłem trzeci rok nie, studiów, jeszcze mam dwa. A jakie to są studia? Znaczy inżynierskie, no, mechaniczne. I co rodzice mówili, jak pojechaliście? Że będzie lepiej w Polsce. Tak mówili? Tak. Naprawdę, pani Julio? Tak, naprawdę. I nawet mieliśmy taką niespodziankę, bo kiedy byłam tutaj w październiku, mówiono mi, że tutaj kuchnia, tam będzie pokój dzieci, a tutaj nasza sypialnia. A kiedy przyjechaliśmy, była taka niespodzianka, że Eliza i Michał mają osobne pokoje. I to jest, no, naprawdę, tak było fajnie, że i dotychczas się cieszą, że mają osobne pokoje. Tak. Że oni mieszkali razem w jednym pokoju. To jedno, my to jeszcze takie maliusieńkie. To dzieciaki tak dorosli, jak dorośli mieszkacie teraz, nie? Tak. Wnuk w swoim pokoju lepiej. Ja z dwoma braćmi spałam w jednym pokoju. Wiem, co to jest. Pani Julia Kindzierska, w momencie, kiedy weszła do mieszkania, pierwszy raz się z tym spotkałam, no popłakała się, po prostu się popłakała. To tak się robi lekko na sercu, także wie pan, no trudno nie mieć serca do takiej pracy i właśnie do takiej wdzięczności tych osób, którym no, w pewnym sensie pomagamy.
Jak pani w Polsce się żyje? Tak, dobrze. Dobrze? Tak. A ciężko było zmienić? No... życie? Ciężko, nie... też w takim wzroście. W takim wieku ciężko było? No. Pan po polsku nie rozmawia. No to dawaj po rosyjski. Odkąd pan przyjechał? Z Kazachstanu. Jak was zowu? Владимир Денисович. Откуда вы из Казахстана? Тяньша. Вы приехали вместе? Да. Вы приехали вместе всей семьей? Так. Приехали целым родом? Единое рождение. Тяжело ли вам было переехать? Такие недавно уже тяжеловато. Тяжко было изменить в таким веку месте. Пани задоволена? Стала моя родина тут, и так далее. Может, я же была чула. Поздно. По казахстанским меркам, не знаю, как сказать. Według казахстанского права пани есть эмеритом. Как пани в Польше идзе? Шестко мне нравится. Бардзо, бардзо. 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 Дуже интересно. Не есть так, что coś robimy, bo musimy. Nie. Po prostu trzeba kochać ludzi, trzeba kochać to, co się robi. Chyba każdy samorządowiec, burmistrz, prezydent, wójt spotka się też z jakąś krytyką tych, którzy czekają na zamianę mieszkania komunalnego i też usłyszy, że w takiej wersji już najbardziej brzydkiej, że ruskim dajecie, a dla naszych nie ma. To jest i spotkałem się i na pewno każdy się z tym spotka, ale trzeba cierpliwie, spokojnie wytłumaczyć, że to nie są ruskie, że oni są większymi Polakami ze swoją polskością bronioną w Związku Radzieckim i obecnie w Kazachstanie i że trzeba to robić po prostu, że to jest obowiązkiem polskim.